On RVN World News, we examine the growing mutant menace. It's a concern of worldwide. Co to za Scriber na dzień dobry? Dzień dobry, cześć. Czy jesteście gotowi na wielki finał X-Menów? Dobrze, że jest Evie. Przynajmniej nie przegapi wielkiego finału. Find the navigation system. Dobra. Pamiętam już, gdzie jestem. Co tam u was, moi drodzy? Ja byłem dzisiaj na moim teście do obywatelstwa. Test języka angielskiego, moi drodzy. Zdany. Nie wiem, czy będzie to dla was wielkim zaskoczeniem, ale mój test na podstawowe porozumiewanie się językiem angielskim został zdany. Natomiast nie miałem dzisiaj zbyt szczęśliwego dnia. Miałem nagrać vlogaska oczywiście pięknego, żeby wrzucić na drugi kanał, ale plany spełzły na niczym, bo chwilę przed egzaminem, jak sobie szedłem na egzamin, że ma pójdę parę kroków, daleko nie mam, to zaczęło lać. Tak mnie zlało. Może z 5 minut padał deszcz, potem oczywiście zrobiła się śliczna pogoda, ale tak mnie zlał deszcz, że siedziałem ponad godzinę w tym cholernym centrum, przemoczony. Przemokła mi kurtka. Miałem taką fajną, grubą kurtkę, ale tak lało, że mi przemoczyło całą kurtkę, bluzę pod spodem, koszulkę, spodnie i siedziałem jak debil w tym centrum na tym egzaminie, mokry. Jeszcze dostałem, tam się wchodzi i dostaje się numerki. Ja dostałem oczywiście numerek 13, żeby być był szczęśliwy. No i szczerze mówiąc, nie wiem, tak mnie zmęczyło to wszystko. Chciałem sobie drzemkę uciąć popołudniową, tak po szóstej, ale nie dałem rady. Położyłem się, byłem wyczerpany, ale jakoś nie udało mi się w ogóle zasnąć, więc jestem teraz na streamku. Zdałem. Więcej o tym teście na pewno powiem, jak już tego vlogaska zrobię. Bo go zrobię, tak czy inaczej. Ale byłem bardzo zawiedziony tym testem. Znaczy, nie samym testem w sobie, tylko może bardziej jakością tego testu, bo to jest autoryzowany test, który tam jest przez rząd tam zaklepany, że taki test można zrobić, żeby się liczył i tak dalej. Jest tylko kilka firm w całym kraju, które je robi. I było okropnie. W ogóle słuchajcie, przejechałem pół miasta, żeby dostać się na test angielskiego, który odbywał się online. Więc musiałem przejechać pół miasta, żeby usiąść przed komputerem, żeby przez konferencję audio pogadać z jakimś kolesiem. Nawet nie było kamerek, po prostu słuchawki na głowie przy komputerze i żeby pogadać z kolesiem. Więc w ogóle kuriozum samo w sobie. Jeszcze w Wielkiej Brytanii byłem i mimo, że byłem w Wielkiej Brytanii, to mój test przez tę konferencję prowadził nie native speaker, który mówił gorzej po angielsku ode mnie. I czułem się, jakby to był, kurde, jakiś cyrk, a nie... Nie Hindus, nie wiem skąd był. Brzmiał jak Europejczyk. I nie przeszkadzałoby mi to, że nie jest native speakerem, ale jeżeli ktoś jest egzaminatorem mojego testu, to chciałbym chociaż, żeby czytając pytania nie popełniał w nich błędów.
takich bardzo oczywistych. Jak były na przykład takie typowe... taka typowa sytuacja, gdzie się odgrywa jakąś scenkę i egzaminator musi przeprowadzać rozmowę. Wymyśla sobie jakąś scenkę i dyskutujecie na jakiś temat przez 2-3 minuty, nie? I co? I on, kurde, bardziej dukał i kminił, co powiedzieć, niż ja. I czułem się naprawdę głupio na tym egzaminie przez to, bo... Kurczę, spodziewałbym się po takim niby renomowanym czymś, czegoś... I drogim, kurde, to prawie... Ile to musiałem zapłacić? 600-700 zł za ten test? Bo oczywiście autoryzowany i tak dalej. I za takie pieniądze bym się spodziewał mimo wszystko trochę lepszej jakości, więcej szacunku, albo żeby chociaż egzaminatorzy były na miejscu, a nie, że egzamin jest przeprowadzany online przez, kurde, komunikator. To jest tak słabo. Ja nie bardzo nawet wiem, jak oszukiwać na takim teście, skoro to jest test tylko rozmawiania. To jest taka w zasadzie takie interview. Nie ma żadnego pisania, odpowiadania na jakieś tam, nie wiem, rzeczy wiedzą. Po prostu gość do ciebie gada, ty odpowiadasz i w zasadzie tyle. Kończą mi się przedmioty leczące. Ale tam coś, ktoś stoi, o nie. O nie, co to będzie? What is that? My God, there's a human melded to the machine. Mutant targets acquired. Primary objective. Annihilation of mutant life forms. Ojej, to jest strażnik połączony z cyborgiem. Co on zrobił? Czemu wszyscy poumierali? O, całkowicie z plastiku zrobiony, ciekawe. Żeby Magneto nie mógł nic im zrobić. To używasz sztucznego... Przepraszam bardzo, on powiedział plastik. To nie ja powiedziałem plastik, tylko on. Ja tylko przetłumaczyłem. Tak. Niedobrze. Nie mam apteczek. Nie. Dobra. Na polski tłumaczy się tworzyło... Nie ma słowa plastik w języku polskim? Tak w ogóle? Znaczy, jak byłem w szkole, to kazali nam mówić plastyk w ogóle. To ile to było? Za 30 lat temu prawie. O, zostały mi tylko 2 wskrzeszenia. Super. Nie jest dobrze, innymi słowy.
Dziś, o ja cię kręcę! Ace Moon, 30 lat! Wow, ja myślałem, że ty się urodziłeś w 1974. Gratulacje! Trzydzieści lat. Ludzie tyle nie żyją. Czy są ludzie, którzy tyle nie żyli. Two downstairs, okej. Co się znowu? Co to za... Co on znowu zrobił? Nie oglądałem jeszcze nowych X-Menów. Nie mam kiedy ostatnio. Jestem bardzo odcięty od rzeczywistości. Ostatnimi czasy. Kurde. Niedobrze. Nie mam już żadnych... Miałem zrezygnować z Disneya. Zrezygnowałem. Miałem abonament na rok i kończy mi się na początku kwietnia bodajże. Jeszcze muszę zdążyć obejrzeć ten... jak to się nazywa? Marvela ostatniego. The Marvels tak się nazywał? No, zrezygnowałem już. Ale ten abonament, który już miałem opłacony, na szczęście pozostaje opłacony. Badziew jakich mało, ale co? Ten... X-Meni? Czyli dokładnie taki sam jak ten oryginał. Czyli idealny dokładnie. Tego oczekuję po X-Menach. A, The Marvels. A, to słyszałem też. Dlatego nie poszedłem do kina, bo słyszałem, że w sumie nie warto. Myślałem, że sobie po prostu z tymi mogę walczyć. Oni są słabi. Kto mi znowu umarł? Bestia. Za bardzo sobie bierze do serca swoje imię, bestia, i umiera. Nightcrawler zlevelował pięknie. Ten bestia strasznie słabo sobie radzi. Strong Woman mówi. Ja nie mam z tym nic. Nie mam. Nie widzę nic złego w filmach, które są Strong Woman mówi, jeżeli są dobre. Dziękuję, Hiroshimon. Streamlabsowe wesołych świąt. Dziękuję pięknie za donate'a. Pa, 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 pa. Szkła kontaktowe. Oj, nie wiem, czy fandom toksyczniejszy niż gierkowy. Nie wiem. Wszystkie fandomy są tak toksyczne, że szkoda gadać. Ile ich tu jest? O bogowie.
Cześć, Milmirze. O, chyba bestia zlewelował. A nie, Iceman. Każdy fandom to jest raczysko, za wyjątkiem fandomu Arndtu, który jeszcze jakimś cudem nie zdegenerował na maksa. Fandom Nguno. O, w fandomie Nguno możecie nie wiedzieć, bo to nie jest coś, co jest... Też bywają dramy. Jakiś czas temu były dramy z oszustami w ogóle. Strasznie toksyczne osoby w fandomie Nguno. W forach o kawiach też są takie cuda. This must be the next generation of Sentinels. Human hybrids. Jezus na krzyżu. A propos kawi domowych, moi drodzy, to ktoś dzisiaj na Twitterze mi podrzucił, że wyszedł nowy świerszczyk, w którym są kawie domowe do narysowania i do powycinania i w ogóle. Nie mam 5 lat, żeby kupować świerszczyka, ale kurde kusi. A pewnie jak będę znowu w kraju, to już ich nie będzie w sprzedaży, a szkoda, bo urocze są. Moglibyśmy zrobić streama z wycinania z papieru kawi i kolorowania obrazków kawiowych. This is the way. Search. This machine is used to keep the cyborgs in stasis. Maybe Moira can use it on Iliana. Niestety taki świerszczyk. Gołe kawie to gdzie indziej. Na innym portalu. Na Arndtu na przykład. No najwyraźniej świerszczyki jeszcze wychodzą. Ja mam 2 gołe kawie w mojej okolicy. Kupiłem takie podusie śmieszne dla kawi, żeby móc sobie sadzać na przykład potata na kolanach do pracy. I może będzie na streamach ze mną siedział na kolankach. Nigdy nie czytałem świerszczyka jako dziecko. Nie wiem, jakoś mnie zupełnie ominął ten magazyn. O kurde, jak tnie. Okej, i co teraz mam z nimi zrobić? Double slash. Low frenzy. Coś tam wybuchło. Nightcrawler ma się ok, bestia ma się ok. Ok, wyjątkowo wszyscy mają się ok. Najchętniej zamknąłbym je w klatce, bo kocham... There's no limit to how far they're willing to take this. Bo kocham na potat patrzeć. Gdyby zawsze miały idealnie posprzątaną klatkę, to bym miał na stałe ustawioną kamerkę dla potatów. Ale ponieważ wiem, jacy są ludzie, jak zobaczą jednodwudniową klatkę z garścią bobków i zaczną narzekać, Jezu, jak brudno, jak nieposprzątane, to mi się odechciewa robić kamerkę dla potatków. O bogowie, walka? No z kawiami tak jest, że one wizualnie mają bardzo brzydkie klatki bardzo szybko. Dlatego ustawienie takiej permanentnej kamerki, jak są niereprezentatywne, to jest proszenie się o narzekaczy. Z kim się tam tłuczecie? Nie żeście polecieli. Okej, ktoś chyba znowu zlewelował?
No, bestia nareszcie. Czy wiem, że wyszło disneyowskie te trading card game przypominające Magica? Coś kojarzę. Nie jestem targetem, ale kojarzę, tak. Tak, wiem, że Disney w ogóle ostro idzie w karcianki najróżniejsze. Po tym chyba jak jakiś Snap wyszedł cyfrowy. Kawie to potrafią... Ja potrafię posprzątać klatkę po tatowi, wsadzić go tam, wyjść po wodę dla niego. Jak wrócę, to już jest nasrane wszędzie. To jest magia kawi domowych. Natomiast jak są dobrze wytresowane, to są grzeczne i potrafią na rękach siedzieć długo i nie srać. Muszą zrobić zdjęcie. Wsadził śmiesznie głowę w pudełko. Śmieszny potet. Ale śmieszna świnia. Ale śmieszna świnia wsadziła głowę w pudełko, ale śmieszna. Śmieszna świnia. Nie planuję mieć już więcej kawi, przynajmniej nie w najbliższym żadnym takim sensownym czasie. Mam na razie dość zwierzaków. I potrzebuję troszeczkę odpocząć od nich, bo są zbyt kochane i potem już wiem, że są stare i ja już od paru miesięcy tak wokół nich chodzę i na nie patrzę i tak mi już jest ich żal, jeszcze nie zdechły, a już wiem, że będę za nimi tym bardzo tęsknił. Ja się szybko przywiązuję do zwierzaków. Okej. Okej. Okay. Jest kawi żabę już mam. Tyle co Dida Deda 4 lata temu. A Guno Deda 5 lat temu. Czas zapierdziela, moje kochani. Nightcrawler jako jest grany przez komputera. Ale powiedziałem teraz zdanie wspaniałe. To jest, kurde, bardzo OP postać. Nikt go nie widzi, bo jest niewidzialny. His powers are nullified by the trionic energy that's being pumped through his cage. All our cages are specially designed to keep us from escaping. No kawie to tak z 5 lat średnio właśnie. For testing, whenever they finish a new Sentinel model, they pluck a couple of us out to make sure the machines can kill us. So far, the Sentinels have won every battle. Okej. Okay. Release Kraken. Dobra. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy zły, ale będę uwalniał Krakena. Get out of here. Good pie. W tych celach coś znajdę, czy? Cześć, Gorbex. Jeszcze jeden został, tego nie wypuszczam. To jest gorsza świnia. You're free. A, okej. Okay. Ah, yes, the X-Men, champions of the mutant world. I should have known you'd make an appearance. Ja go też mam pobić? Have you mutants grown so drunk in your hatred for humans that you'd attempt to attack my Sentinel factory? But
we don't hate humans. Spare me your lies. Okay. I know you're biding your time, waiting and growing in numbers until the day we can seize power from the lowly, unevolved humans. Well, I'm not about to sit by and let that happen. I will fight you by whatever means necessary. Okej. Okay. Nakrzyczał i se poszedł. The door is locked. Wow, rozwaliłem drzwi. O, aha, to jest ten strażnik, co się zawiesił. Śmieszne. W dwójce będzie o tyle łatwiej, że nauczony doświadczeniem już od pierwszej planszy będę wiedział, żeby wszystko dokładnie lutować. This is General Kincaid's office. He's the one in charge of this facility. Facilite. According to this document, Kincaid sent Mystique information that the HARP facility's locator could be used to find the Arbiter. Why would he do that? O wrogowie! Piękne 10 FPS-ów. Hej, szybko poszło. Co prawda prawie umarłem. Ale co to dla mnie? Zabiłem Dida, co to dla mnie Did? Why won't you X-Men just die like you're supposed to? A bardzo dobrze, egzamin poszedł, dziękuję. If those are lives, then it's worth the cost. Teraz już tylko mnóstwo papierkowej roboty i kupa pieniędzy do wydania, żeby zakończyć formalności. The time for reason is over. Now is the time for action. X-Men, I hope we never meet again. Nie wiem, ile punktów. Nie podają wartości w punktach. Mówią po prostu, czy zdane, czy niezdane i koniec. Dziwne, może głupie, ale tak to wygląda. O kurde. Zatłukł mnie. A ja już nawet nie mam leczonka. No, że strażnicy mnie zabili. Nie ma egzaminu na obywatelstwo Gorbex. Egzamin to jest... wymagana papierkowa, element do papierkowej roboty. O, umarłem. O tym, czy się dostanie obywatelstwo, decyduje urzędnik. I trwa to do pół roku. Więc długo. W ogóle muszę czekać na bardzo konkretny dzień, kiedy będę mógł złożyć papiery, bo ważny jest dokładnie dzień złożenia podania. Musi to być dzień, że jak się cofnie 5 lat, to tego samego dnia 5 lat temu trzeba było również być na terytorium Wielkiej Brytanii. Jak się na przykład było na wakacjach tego jednego dnia, to nie można tego dnia składać podania o obywatelstwo wtedy. Więc będę musiał dokładnie, precyzyjnie zadecydować, kiedy będę się ubiegał
No głupota, to zgadzam się całkowicie. Koło września będę mógł już ceremonię zaklepać w konsilu. No mam nadzieję. Nie przewiduję żadnych problemów. Jeśli złożyłbym podanie 29 lutego, to w gestii zazwyczaj jest tak, że w sytuacjach takich dość jasnych urzędnik powinien na korzyść petenta decydować. Więc jeżeli byłaby niepewność, czy brać pod uwagę 29 lutego, czy 1 marca, czy 28, to urzędnik powinien z automatu wybrać datę, która jest najbardziej korzystna dla składającego. Co to znaczy, jak ja wytrzymuję z fryzją? Czemu mam z nią wytrzymywać? Nie jest ani moja siostra, ani moja mama, ani moja żona, żeby ja z nią musiał wytrzymywać. Bestia, użyj ataku stópką. No kurde. Nie umiem ich dobić, no. Nightcrawler ma bardzo niski atak. Niestety. Nie wiem, czy w Wielkiej Brytanii dałoby się tak łatwo załatwić obywatelstwo. Czy ogólnie zdobycie obywatelstwa brytyjskiego, jeżeli się... Na pewno są jakieś przekręty, ale nie wiem. Biorąc pod uwagę, że jest ten wymóg konkretny przebywania na terenie kraju, wrażenie, że... że ciężko. Natomiast no, moja sytuacja jest bardzo jasna i mam nadzieję, że nie powinno być żadnych ale. Nie wiem, co mogłoby pójść nie tak. Spełniam wszystkie warunki. Mieszkam w Wielkiej Brytanii praktycznie całe moje dorosłe życie. Nie przebywam często za granicami. Wszystkie warunki spełniam. Wszystkie testy zdałem. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby uznali, że... Dobra. Jak tych bossów tu zaorać? Ore, ore. Siabada, bada, amore. Teraz również jest po prostu formalność, jeżeli sprawa jest naprawdę jasna, tak jak w moim przypadku, nie powinno być żadnych... Nie mogą bez powodu odrzucić podania, nie może urzędnik powiedzieć, temu nie damy.
muszą to dokładnie uzasadnić, więc nie wiem, co by się musiało stać, żeby... Tego komandera w pierwszej kolejności by się przydał. Plus, bo on tu chyba najbardziej bruździ z tego wszystkiego. Mam takie wrażenie. Iceman padł. Nie mam go nawet jak wyleczyć. Dobra, udało się tym razem. This must be the navigational controller. That was a huge amount of trouble for something so small. Hope it is worth it. Dobra, udało się. To chyba 22 misja jest zamknięta. I don't know if that stasis machine can help, but we thought it might. It was being used to keep cyborgs in a complete state of stasis. Cyborgs? It's a long story. Do you think you can use the machine? I think that I can use it to save her. Her body is in stasis, now to try the fungus salve. It's working! The mutant abilities in those cells are staying away. I'll try the rest of the salve. It worked! She's cured! Oh no, the machine! It's burning up! No matter, what's important is that Ilyana will make a full recovery. Bless you for all of your help. Don't mention it. It's your job. It's our job. We're the X-Men. Gdzie Allison? Czemu nie mogę wybrać Wolverina? O nie. Nightcrawler. Cholera. Nie mogę wybrać Bestii też. Nowi komandosi wychodzą w tym roku? Pierwsze słyszę, ale jak wyjdą, to pewnie zagram. Tum, pum, pum. Powinienem kiedyś na streamkach pograć w komandosów. To były dobre gierki. Di-di-di-di. Nie wiem, kogo wybrać. Cholera. Rogi Iceman może? X-Men, to the war room. It's time to make our move. 20 punktów ma Allison aż do rozdysponowania. Jakim cudem? Nightcrawler ma 10. Rogue ma 16? Ile oni levelów zdobyli tutaj nagle? Iceman. Damages and drains EP. Powiedzmy Nightcrawler. Teleport Frenzy. Volcano. To się liczy jako misja 23, czyli zostanie tylko jedna. Jop, to jest misja 23. Będzie ciężko z tą ostatnią, bo wszystkie praktycznie przedmioty straciłem już. Prequel jedynki.
Czyli co, przed drugą wojną światową się będzie dział? A, bo tu nie można. Jeszcze godzina walkthrough ponad. O Boże, to pewnie ostatnia misja będzie taka gigantyczna. Large med pack, large energy pack. Tak, dzisiaj kończymy grę, no nie ma innej opcji, została jedna misja. Pewnie będzie super upierdliwie trudna. Ale... zobaczymy. Zanim wejdę do War Room, muszę się upewnić, że... czy Gambit? Hello, Sia. What's up, Gambit? Oh, just waiting around, taking it easy. Waiting for word from Big Man Cyclops to kill us. It's time to go save the world. Au revoir, Sia. To doradźcie mi, jak będę oglądał tych X-Menów na Disneyu, to czy oglądać ich w wersji polskiej czy angielskiej. Brakuje sklepiku w grze. No, bardzo brakuje. To by mi tutaj naprawdę pomogło, jakbym mógł topapować po prostu rzeczy między misjami. Stellar Blade mnie interesuje, wychodzi w kwietniu bodajże, zapowiada się bardzo interesująco. I to nie dlatego, że goła baba tam jest, chociaż oczywiście to walory artystyczne gry również spoko, ale gra sama zapowiada się bardzo ciekawie. All right, listen up, everyone. Our time is up. We have to make our move now, or things are going to seriously deteriorate here on Earth. Beast. Trzeba będzie cenzurować Reckę. Ja nie mam zwyczaju cenzurować filmów. Nie jestem zwolennikiem cenzury. With Wolverine's assistance, I have fully integrated the equipment we liberated from the Sentinel factory. By all appearances, the X-Jet should be able to reach Asteroid M. But getting inside Magneto's base could prove to be another matter entirely. We'll cross that bridge once we get there. Lubię dodawać didy na przykład na miniaturach, ale to są głównie moje względy estetyczne. Na przykład nie jestem zwolennikiem clickbaitu, więc jeżeli... Our number one priority is to reach Asteroid M and capture Magneto. Jeżeli coś cenzuruję, to robię to dlatego z pobudek bardziej estetycznych i prywatnych niż dlatego, że muszę. Jeżeli na przykład wrzuciłbym... Jedyny taki porządny wyjątek, gdzie musiałem, bo inaczej cały film byłby zablokowany, to były rezerwowe psy. To był jedyny moment, gdzie musiałem fizycznie dać cenzurę, żeby jakiekolwiek wideo się mogło w ogóle pojawić na Twitchu, boże, na YouTubie. Ale w większości wypadków nie cenzurujemy po prostu filmów. Any questions? Larym chyba też nie było cenzury. Ja go nawet oznaczyłem na sam początek jako nieodpowiedni dla dzieci, młodych, niepełnoletnich. O, tego słowa szukałem. Do Larym tak domyślnie nie ma na gości, tylko w easter eggach. Wow, ale to był super filmik. O Boże, muszę mieć Jean i Allison. No to kiepsko.
Ja ma najwięcej HP, może w ten sposób. Rogue. W ogóle chciałbym, żeby w tym roku powróciła wreszcie nasza seria bez cenzury. Nomen omen. Ostatnia misja. Bo chciałbym nareszcie dokończyć projekt, nad którym pracowałem. Niestety utknąłem z nim w martwym punkcie. Bo wywiady, które chciałem przeprowadzić, niestety nie doszły do skutku. Search energy dose. Healing dose. Okej. Miałem nadzieję na coś więcej. Gra jest bardzo dziwna bez muzyki. Nic już do rozwalenia. Search. Empty. Medium energy pack. Healing dose. Healing uno, healing dose, healing tres. Dobra. Tak w ogóle, czemu 63 gierki, a nie 64? To pytanie do Nokii. Tyle wyszło gier na tę konsolę. Locked, and we can't blast through because that would cause a hole breach. Somehow we need to get at the lock on the other side. I can take possession of someone inside to unlock the door. They need to be weak-willed and open to suggestion. Jeżeli istnieje 64. gra, która wyszła, a o której nie wiem, to zachęcam do podzielenia się tą informacją, bo pierwsze słyszę. Wait, the tick, isn't that airlock door supposed to be open? I'm sure I remember Mystique telling me that door was supposed to be kept open. Might as well take care of it. Oh, not you bloody bunch of do-gooders again. Toad? Zostałem skonfundowany. Had enough, Toad? Magneto will hear about this. W sumie trochę żeśmy sobie napsucili wzajemnie. Dobra, Wolverine się nie musi leczyć na szczęście. Jest jeszcze jedna gra, którą się podaje za grę na Engage'a. Dziwicz, dziękuję pięknie za 15 miesięcy. Nazywa się Sango Fighters bodajże. I ludzie twierdzą, że to jest gra na Engage'a, która wyszła tylko w Chinach rzekomo. Nie znalazłem dowodów na to, żeby była faktycznie grą engage'ową, a nie symbianową. Nie ma pudełka, nie ma kartridża, nie ma żadnej informacji na ten temat nigdzie i odpala się na zwykłych symbianach. Dopóki nikt nie będzie w stanie pokazać dowodu na to, że Sango Fighters faktycznie jest grą engage'ową, a nie symbianową, no to nie widzę powodu, żeby traktować ją jako grę engage'ową. Jeżeli ktoś podaje 64 gry, to spodziewam się, że to jest powód. Okay, z kim się biją i gdzie? Tam gdzieś się jeszcze z kimś tłuką. Słuchać bicie? Znakomicie. Ktoś zlevelował. O Jezu, ja im nie przyznałem w ogóle punktów temu nowemu party.
Wolverine. Alison. Jean. Moc Feniksa. Brzmi spoko. Dobra. Marvel Rivals. Nie widziałem. Średnio mnie interesuje. Prawdę mówiąc. Mówiąc średnio, mam na myśli w sumie całkiem wcale. Jakoś tak zupełnie jestem niezainteresowany tymi butlerami bohaterskimi. Overwatch był fajny, szybko się przejadł. Potem go spartolili i już zupełnie mi się odechciało. Ej, właśnie, przypomniało mi się jeszcze, wracając z tego egzaminu, co dzisiaj go miałem, to jeszcze jedna śmieszna sprawa, już pomijając te wszystkie inne rzeczy, które mnie wkurzyły. To przez to, że ten egzamin odbywał się przez internet, to gość mnie słyszał z jakimś 5-sekundowym opóźnieniem. I to był koszmar, bo cały czas sobie wchodziliśmy w zdanie. Same złe doświadczenia miałem dzisiaj z tego testu. Jestem bardzo niezadowolony. Ważne, że zdałem i już nie będę musiał do tego podchodzić drugi raz. 2 lata jest ważne, tego nie rozumiem. Czemu mój test językowy jest ważny 2 lata? Za 2 lata zapomnę? Zapomnę języka w gębie? Bo na przykład tego testu wiedzy o Wielkiej Brytanii nie trzeba nigdy powtarzać. Jak się go już raz zdało, to już jest do końca życia. A z jakiegoś powodu ten test językowy ma 2 lata ważności tylko. No nie był native, właśnie rozmawialiśmy o tym wcześniej, że nie był native speakerem i to też mnie zirytowało. I to nie dlatego, że nie był native speakerem, tylko dlatego, że nie mówił dobrze po angielsku moim zdaniem. I to już mi konkretnie przeszkadzało, że mówiłem lepiej od mojego własnego egzaminatora. Troszeczkę się czułem poniżony to złe słowo, ale no, nie czułem się jakoś super z tym faktem, że zażenowany. O, dobre określenie. Polskiego testu bym nie zdał, widzisz? Strasznie dużo punktów zdobywałem. A on dostał za to pieniążki. No właśnie, cena była wysoka, nie? Te testy są całkiem drogie, jak na 10 minut. 10 minut tylko trwał. I policzyli sobie za to ponad 700 zł za 10 minut czasu. A gość nawet nie mówi po angielsku idealnie. Egzamin polega na tym, że jeśli 2 egzaminowanych się dogada, to jest okej. Natomiast ten test ma testować moje umiejętności językowe. Skąd gość, który mówi gorzej po angielsku ode mnie, będzie w stanie ocenić, czy jakie są moje umiejętności językowe? O bogowie! Walka! Świnie się znowu biją. Wszystko jest w życiu dobrze. Rzadko cię widuję z podatkami, a widuję cały czas. Mm-hmm.
Podobno gier 64, po moim bieda researchu naliczyłem 65, a liczyłem kilka razy na wszelki wypadek, to już nic nie... No, my mamy naszą tabelkę. Jest nasza tabelka, gdzie możesz sprawdzić listę gier i tam, jeżeli czegoś brakuje, co znajdujesz na innych listach, na przykład, to możesz dać nam znać, albo możesz komuś dać linka do tej listy, żeby porównał i powiedział, czego tam potencjalnie brakuje. Nie powinno niczego. Od ile? Przez te ostatnie 7 lat zrobiliśmy tyle badań na ten temat i tyle sprawdzań i tyle osób to weryfikowało, że no, jestem dość pewny tego, że ta lista jest mimo wszystko dużo przedmiotów. Kompletna. No ale tak jak mówię, jak zaczynaliśmy ten maraton, to liczba gier była inna. Znana. I od tego czasu się sporo zmieniło. Więc nie jest niemożliwym, że jeszcze się ta lista zmieni. To może ktoś odkryje jeszcze jedną grę, która gdzieś wyszła i o czym nikt wcześniej nie wiedział. Tak już było w przeszłości z Sega Rally na przykład, nie? Więc to nie jest niemożliwe. Nie widzę problemu w tym, żeby osoba, która gorzej zna język angielski, mogła zauważyć, że mówisz lepiej od niej. Ale ten test musi być jakoś kwantyfikowany, nie? Musi być jakaś punktacja i na przykład jeżeli ja mówię bardzo dobrze po angielsku, a on słabo, to skąd on będzie wiedział, czy formułki, idiomy, związki frazeologiczne, których używam, są prawidłowe, czy nie? Na szczęście nie oskarżam mojego egzaminatora o to, bo on mówił całkiem nieźle po angielsku, ale po prostu bolały mnie aż dziąsła, czy słyszałem, jak czyta pytania i czyta je źle. Była... Sam po sobie widzę, że często mam problem z wyrażeniem swojego zdania po angielsku, chociaż dobrze go znam, ale widzę, że ktoś inny używa bardzo dużo ozdobnego słownictwa. I understand. Bo nie podobało mi się, było jedno jedyne zadanie, gdzie miałem przed sobą tekst, gdzie miałem pytania zapisane, na które będę musiał potem odpowiedzieć i nie podobało mi się, że mój własny egzaminator nie potrafi ich prawidłowo przeczytać. Na przykład były pytania do tekstu czytanego o było takie zadanie, gdzie egzaminator czytał tekst dwa razy, a ja miałem przed sobą pytania i miałem sobie zrobić notatki i potem odpowiedzieć na te pytania na podstawie tych notatek, które sobie zapisałem. I mój egzaminator raz za razem błędnie czytał te pytania. Za każdym razem jak, bo to było takiej dziewczynce i za każdym razem jak mówił o tej dziewczynce, to zamiast mówić na przykład her friends, to mówił your friends. I czytał z kartki te pytania i podmieniał za każdym razem her na your z jakiegoś powodu. I wiele takich dziwnych błędów robił, które zwyczajnie nie powinny były mieć miejsca na kurde egzaminie językowym. Ja jestem egzaminowany, czy on, że on nie potrafi przeczytać
z własnej kartki tekstu i dukał potem ten tekst też. I mam wrażenie, że jak były takie zadania konwersacyjne, to on się dłużej zastanawiał on się dłużej zastanawiał nad odpowiedziami niż ja, nie? Bo tam są takie, na przykład miałem takie zadanie, że jesteśmy flatmate'ami i mieliśmy wymyślić jakąś scenkę i sobie pogadać w ramach tej scenki, więc on zaczynał i on powiedział, no, że będę się wyprowadzał, kurczę. I czy to, że to jest wszystko, czy wszystko z tym okej? Okay? No i ja tam pytam, no spoko, wyprowadzasz się, coś się stało, czy coś jest nie tak, czy mogę jakoś pomóc, czy coś zrobiłem nie w porządku. I ja mu odpowiadam na to pytanie i on siedzi i tak i kmini, co ma mi odpowiedzieć w ogóle, nie? I coś tam mi duka, że no, bo znalazłem sobie dziewczynę i coś tam, nie? I to się tak czułem faktycznie, kiedy ja go egzaminował momentami, a nie on mnie. I mówię, no spoko, no to się cieszę, że sobie kogoś znalazłeś, mam nadzieję, że wam się ułoży i gdybym mógł jakoś pomóc, to niech uderza i spoko, i się dogadamy, nie? I kilka było takich, bo większość tego egzaminu na tym polegała, że był jakiś temat i po prostu improwizowaliśmy odpowiedzi w większości. Dwa egzaminy naraz, to jest oszczędność. To by była super Januszowa oszczędność. Nie było egzaminatora, tylko dwóch egzaminowanych. Genialne, genialne. Search. Empty. 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 No, Romance of the Three Kingdoms, Hero Occurrence, to jest właśnie to Sango Fighters. To jest dokładnie ta gra, która nie istnieje. Znaczy istnieje, ale nie jest grą engage'ową. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Ta gra faktycznie istnieje, wyszła tylko w Chinach, ale nie ma dowodów na to, że jest grą engage'ową. Ale jest sporo takich gier, które jest podawane za gry engage'owe, które nigdy nie wyszły na engage'a. Natomiast jakby się okazało, że ktoś jest w stanie udowodnić, że to Sango Fighters faktycznie powinno być grane na maratonie, to istnieje anglojęzyczny patch do tej gry. Więc nie, z tym przynajmniej nie będzie problemu. Strasznie szybko levelują. Pa. Świnie, nie bijcie się. Ja to wszystko słyszę. Bo zawołam ojca. Okej. Okay. Jest spoko, tylko im się pokończyła mana. Nie marudzę, wręcz przeciwnie, cieszę się. Wydaje mi się, że po prostu przeciwnicy mają na tym ostatnim etapie zboostowane dawanie expa, żeby móc sobie szybko wygrindować levele, gdyby jakimś cudem ktoś tutaj dotarł z za niskim poziomem. Czy to znowu był level up? Tak. Co jest? Kawią się kończy czasem manna z nieba co najwyżej. Zaraz bym miał wszystkie skille na maksa, jak tak dalej pójdzie. Już
Już bym mógł zejść piętro niżej, bo tam się da zejść niżej już do dalszej części etapu, ale staram się wymaksować wszystko najlepiej jak mogę, żeby mieć jak najmniej problemów potem na tym potencjalnym bossie. Dobra. Nie mogę nigdzie iść, bo mnie sparaliżowało. O. No i przedmiotów próbuję się nachapać jeszcze, ile się da. Widzę, że tutaj są napakowane praktycznie do wszystkiego, żeby się przed najwyraźniej ostateczną rozgrywką obłowić. Więc korzystam, póki mogę. Potem już nie będzie tak łatwo. Mam też save'a z początku planszy. Na wszelki wypadek, jakbym coś się już tak kosmicznie spieprzył. Pryp, pryp. Co teraz? Coś jeszcze mogę rozwalić? On nie zabił Pettigrew. On go rozwalił. Pettigrew to jest mały grunio po francusku, tak by the way. Będzie dziś wygranka, to jest ostatnia plansza. Dzień dobry, wesołych świąt, już posmarowałem tobą swą trąd. No i będzie chyba sango grane, znalazłem na chińskim internecie. Co znalazłeś na chińskim internecie? Seniorek, no tak, to się odpala na Nokii. Bo Nokia jest telefonem z Symbianem. Ja mówię, że to jest gra symbianowa, a nie gra engage'owa. Znajdź mi oryginalne pudełko. Wiesz, o, coś takiego. Żeby udowodnić, że to faktycznie wyszło nie na Symbiana, a na engage'a. Bo gier symbianowych są tysiące i wszystkie na engage'u ruszą. Nikt nie był w stanie znaleźć jakichkolwiek dowodów, że ta gra pojawiła się na kartridżu. Powrót Larry'ego Laffera? Co się dzieje? Co się dzieje? Jaki powrót Larry'ego Laffera? Wychodzi jakaś nowa gra z cyklu Larry Bayer Garniak? Uwielbiałem to tłumaczenie. Larry Bayer Garniak. Siódemki. Dużo wstęg. A może powrót Larry'ego Crofta? Jak rozmowa z Corwinem, ma pan dowód? No niestety, kurczę, no... Trudne się wylosowało, jak to mówią, jeżeli chodzi o to... o bibliotekę Engage'a. Sam odkryłem garstkę gier, która nie była na liście, a już jest. Wróćmy do rozmowy o piractwie.
Ale na razie jest w miarę prosto w tej planszy. Przeciwnicy są dość łatwi do pokonania. Nie ma tragedii. Więc nie wiem, ostatnia plansza była trudna, teraz jest znowu podejrzanie łatwo. Nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo nierówna jest ta gra. Corpex. Ty już wiesz, co ja powiem zaraz. Ty już wiesz. Dobry chłopak jesteś, ale non-konformista, no. Ja nie umiem się na Gorbeksa złościć, jest przeuroczy. A dzisiaj chyba będę miał wczesne spanko, bo tak mnie jakoś sen... Nie wiem, czy nie będę chory, bo się przemoczyłem praktycznie do suchej nitki. Zresztą pokażę wam na vlogasku, który będzie z tego dzisiejszego wypadu. Przemokłem do suchej nitki i nie wiem, czy mnie nie będzie łapało jakieś przeziębienie, bo czuję się po prostu bardzo taki... Ach, tu jeszcze jest jakaś trasa. Zmęczony, śpiący. Tak mnie... Tak kompletnie opadłem z sił. A jeszcze mam montaż temu. O! Będzie bosuwa, bo widzę Mystique. X-Men, you just don't know when to quit, do you? If you would just let me take Allison in New York, life would have been so much easier. I only wanted her as a backup, in case we weren't able to free Magneto. She could have worked the Gravitron almost as easily as he could. What's the Gravitron? A device Magneto created to magnify his powers. It allowed him to move the asteroids around the Earth. Oh, yes. Given her ability to affect rock, she was a natural choice. But you had to be difficult and stop me from kidnapping her. And now, X-Men, it's payback time. It's martini time. No kurde. No. To mi sparaliżowało Wolverina. No nie wierzę. Stats. Czy ja mogę sprawdzić? Nie mogę nigdzie sprawdzić, jaki... Nic nie mogę zrobić, jestem sparaliżowany. No co za... Dobra, okej, rozumiem. Muszę wczytać i nałożyć na nich protekcję przed walką. It's Morbin time. Wystarczy mi, żeby nie sparaliżowało Wolverina. W zasadzie jedyna rzecz. X-Men, you just... A device... Oh, yeah. No, pytałem u nas w redakcji, mamy specjalistę, sinologa. I niestety również nie znalazł niczego w temacie. O, Allison nie żyje? Już? Jak to się stało? Przecież jeszcze się walka nie zaczęła. No. Yeah.
Damy stick, dość tego. No przecież miałeś być odporny. Dałem ci tego itemka odporności na wszystkie gumno. Strasznie się długo nawiguje te menusy tutaj. I ruda, paka energii razy dwa, Allison, paka energii razy dwa, Jean, paka energii póki mam. Zdrówko dla wilka. I tłuczemy dalej. No nie wierzę. Dopiero co go wyleczyłem i od razu go znowu... W Photoshopie się niestety nie liczy. Przykro mi. Ale jeżeli nam się... Jak przejdę wszystkie gry na Engage'a i będziemy tęsknić za Engage'em, to mogę zacząć ogrywać takie rzeczy i prototypy i całą resztę gier, które nigdy oficjalnie nie wyszły. Gdzie jest ta opcja? Leczy się niestety za wolno. Bo w tej grze, tak jak i w kanonie, Wolverine ma regenerację zdrowia. O, zachęcam. Jak ktoś chce napisać nową grę na Enguno, to jest wspaniały pomysł. Dobra, gimme stick. Blast you, X-Men! I swear one day you will die! We will meet again. Perhaps. Jakieś leczonko. O, te konsole te też można niszczyć. Bo mi tutaj popadali jak muchy. Wstążek mnóstwo wypada, one są fajne. Gruniożerca na Enguno. Napisałbym. Tęsknię za tymi streamami, gdzie na przykład pisaliśmy jakieś minigry na różne sprzęty. Senior, jest mnóstwo błędnych informacji na temat gier, które wyszły na Engage'a. Bo zrozumienie tej platformy jest słabe. Są gry na Engage'a 2.0, które są błędnie zaliczane do Engage'a 1. Są gry, które wyszły na taką platformę, nawet nie platformę. Było coś takiego, że przez jakiś czas gry Java były sprzedawane w pudełkach i te pudełka były prawie identyczne jak Engage'owe, po prostu miały inne etykiety. I są ludzie, którzy, mimo że te gry w ogóle nie odpalają się na Engage'u, to są wiki fanowskie różnych gier, gdzie jest napisane, że normalnie ta gra wyszła na Engage'a i jest podlinkowane to pudełko i to jest w ogóle pudełko czegoś zupełnie innego. Mam trylogię Gruniożercy na karcie do Evercade'a. Trylogii Gruniożercy bym chyba nie dał rady przeportować z braku czasu. To już by było dużo roboty. Dwójka i trójka. Engage uruchamia gry na Symbiana. A czy Symbian uruchamia gry z Enguno?
Jest gruniżerca na Pico 8 już. Symbian uruchamia Gryzen Gage'a z odpowiednimi modami. Da się zmodyfikować gry engage'owe tak, żeby się odpalały na starych wersjach Symbiana, bodajże nie wiem, czy na szóstce? Na której starej wersji Symbiana da się niektóre przynajmniej gry engage'owe odpalić? Nie wszystkie, co prawda, ale niektóre faktycznie się odpalą. Troszkę mnie żal ściska, że... Nie w stylu Wine'a czy emulacji, no bo gry na Engage'a to są gry symbianowe, które mają unikatowe SDK i unikatowe zapytania, które są niestandardowe dla Symbiana. Ale fundamentalnie to są aplikacje symbianowe. Po prostu są zamknięte pod Engage'a. I wykorzystują pewne cechy tego engage'a sprzętowe. Dlatego niektóre gry nie chcą działać, nie? Tak sobie myślę, że teraz dotarło do mnie, że prowadzenie Arundo TU troszeczkę zamordowało we mnie kolekcjonera, bo ten Commander X16, który wyszedł, to jeszcze 10 lat temu kupowałbym go w ciemno, a teraz go nie kupię, bo wiem, że po prostu nie będę miał czasu go nawet odpalić. Flare Gem. O, wreszcie coś fajnego podniosłem. Dajesz, Alison. Kto ma najwięcej? 30 strength. Rogue. Rogue jest taka silna? Mam 64 i jest Stunt Car Extreme, nigdy nie wyszło. Co ty, seniorek? Co ty? Pokaż to pudełko. Dawaj. Możesz linkę, oczywiście. Zobaczymy. Zobaczymy, co pięknego podeślesz. Rog jest najlepsza, stąd tyle podrób. Dorime, to nie wyszło. To już ci mogę powiedzieć. To już ci mogę powiedzieć, że Stunt Car Extreme nigdy nie wyszło. Przykro mi. Stunt Car Extreme Engage. Jest. Unreleased. Czemu to jest data europejska? Chwila, co tu się dzieje? 20 stycznia 2005. Trzecia pozycja w drugim linku. Chwileczkę, co tu się dzieje? Okej, no to przede wszystkim nie jest oficjalne pudełko.
Zacznijmy od tego. Może wyraźnie widać, że to nie jest oficjalne pudełko. Nic, dobra, to są rendery, tak. Zupełnie mi się tutaj nic nie klei. Ta gra podobno nigdy nie wyszła w Ameryce, a to jest amerykańskie pudełko z ratingiem ESRB. Taito Memories też zresztą nigdy nie wyszło. Nie ma go nawet na liście. Zdjęcie na pudełku ma zarąbaną grafikę z tego. Ej, faktycznie. Okej, czyli jesteśmy bezpieczni. Czemu to jest na Wikipedii jako wydana gra? Kto to dodał? Aha, i to całkiem niedawno. Okej. No widzę, że niby January... Można to bardzo łatwo sprawdzić. Możemy wejść na Web Archive i zobaczyć pełną oficjalną listę gier na Web Archive. Jeżeli wyszło w PAL, to będzie na liście gier oficjalnej Engage'owej na oficjalnej stronie Engage'a. No, działaj. Jest tutaj kilka gier na tej liście, które nigdy nie wyszły. Jest napisane coming soon i nigdy nie nadeszło to soon. Więc to jest najprostszy sposób, żeby zobaczyć. Jest coming soon. Jest na przykład, Spirits, MMO collectible to be announced. Niestety Spirits nigdy nie wyszło. Other upcoming games, Shadowborn, to be announced, nigdy nie wyszło. Habbo Islands, to be announced, nigdy nie wyszło, ale mam na kartridżu. Dobra, other games, klikamy tutaj i tu będzie pełna lista gier, które kiedykolwiek wyszły na Engage'a, albo nawet nie wyszły. I szukamy gry o nazwie Stunt Car Extreme. I niestety nie ma gry o nazwie Stunt Car Extreme na tej liście. A jest nawet niewydany Shadowborn. O czwarty miesiąc rzędu pamiętałem, że przedłużyć, jak na mnie to szok i niedowierzanie. Jest też Habbo Island, które nigdy nie wyszło na tej liście. Jest problem taki właśnie z tymi grami, że na przykład w internecie bez problemu znajdziesz grę Virtua Cop na Engage'a. Tylko to jest prototyp gry, która nigdy nie wyszła. I ten prototyp jest grywalny, można w niego normalnie zagrać, ale ta gra nigdy nie wyszła. Więc jeżeli Stunt Car Extreme wyszedł, to nieoficjalnie, po prostu gdzieś po prostu pływa prototyp, okej. No właśnie. Ale stuka. Jeszcze dla pewności przerzucę sobie... Tak jest, dobra. To tak, pierwsze co muszę zrobić... To nie puka w mikrofon, to Engage się upomina o to, żeby w niego grać. Dobra. Ja będę musiał tutaj zrobić wojnę na Wikipedii. Nie zatrzymuję czasu. Teoretycznie powinienem grać, więc moja strata. Ale szoku nie ma, że na Wikipedii są błędne informacje. No,
nie tylko usunę tę wzmiankę, ale też skomentuję i podeślę źródła do tego, że ta gra nigdy nie wyszła, więc... Więc no... Niech mi... Ale no, możemy się umówić, że jak przejdę, że, żeby dla stuprocentowej kompletności, że jak przejdę wszystkie oficjalnie wydane gry, to możemy nawet jeszcze usiąść do tych nieoficjalnych, do prototypów, do... i całej reszty. Ostatnio na Wikipedii była jakaś gra podana też, która nie wyszła na Engage'a, o tej co mówiłem, że po prostu wyszła na inną platformę w pudełku podobnym do Engage'owego i wisiało to na Wikipedii jako gra Engage'owa. Szkoda, że nie ma na Twitchu takiego wzięcia na content retro, bo bardzo chętnie bym został streamerem takich dziwacznych rzeczy. Streamowałbym sobie jakieś Heroski, Dungeon Keepery, jakieś, nie wiem, Giants, Obywatel Kabuto. A to by było piękne życie. Tylko agentki Kate Archer sobie do garnka nie włożę. To brzmi jak plan na emeryturę. Heroski to dziwne rzeczy. No to jest akurat najmniej niszowa z tych rzeczy, które wymieniłem. Jest zejście już znowu piętro niżej, tak? Ciekawe, ile tu jest tych pięter. Tu jest kolejny spad, ale zanim tam pójdę... A, tu chyba, że się tam nie da. Zanim tam pójdę... Chciałbym powiedzieć ci, że... Jeszcze tu jest jedno pomieszczenie, które minąłem. Locked. Wyświetlał retrogry na pośladkach. O, już niestety nie można. Twitch dzisiaj zmienił regulamin i już nie wolno wyświetlać gier na pośladkach streamerek. A szkoda, bo już fryzję szykowałem, już jej malowałem. Znaczy nie musiałem malować, bo jest żabą, więc już ma zielony tyłek. We have to find Magneto and stop him. Wszyscy wiedzą. Dzięki za ten truizm. Wolverine. O, sparaliżowało mnie. No a tak, no za granicą na pewno byłoby łatwiej. W sumie dla mnie nie jest problem streamować po angielsku. Można pokazywać PoW od dołu na przezroczyste krzesło. To zależy. Rozkręcisz, będziesz pierwszy w Polsce na dobrą sprawę. Myślę, że dałoby się... Jakbym rozkręcił full-time'owo streamowanie, to myślę, że dałbym radę być największym retro streamerem w Polsce, bo to nie jest wielkie wyzwanie chyba. Jest bardzo mała nisza. Natomiast no, nie mogę sobie na to pozwolić. I pewnie bym nie chciał. Chyba bym nie chciał się tym zająć. Ja bardzo lubię swoją pracę i ja lubię robić pożyteczne rzeczy. Nawet jeżeli są to niszowe rzeczy i rzeczy, które się przydadzą trzem osobom, to lubię rzeczy, które są przydatne i produktywne. A nie wiem, streamowanie... Nie traktuję streamowania jako pożyteczną rzecz. Jest pożyteczna pod tym względem, że zapewnia komuś rozrywkę i relaksuje, czy tam odpręża, a sporo osób do tego zasypia. Pod tym względem spoko. Ale wiecie, o co chodzi. Chodzi o takie... bardziej długoterminowo pożyteczne. Czym się zajmuję zawodowo? Jestem redaktorem naczelnym serwisu o grach wideo Arn.eu.
To jest moja... mój zawód. Zostałem wychowany tak, że w sumie wstydzę się o tym mówić. Nie wiem dlaczego. Nie jest to nic wstydliwego. Co w tym świecie można uznać za pożyteczne? No i ja uważam moją pracę za pożyteczną. Ja się zajmuję głównie archiwizowaniem rzeczy. Jakbym mógł sam nadać nazwę swojemu zawodowi, powiedziałbym, że jestem gamingowym historykiem. Dokumentuję historię, odkrywam zapomniane rzeczy i utrwalam je dla przyszłych pokoleń. To jest ulubiona część tego, co robię. Archeologiem komputerowym. I to mi się bardzo podoba. Zajmuję się bardzo często super niszowymi rzeczami. Odkrywam jakieś cuda, o których nikt by nie pomyślał. I uważam, że nawet jeżeli cells open, nie wiem jakie cells, ale dobrze. Uważam moją pracę za po prostu przydatną. Może dla dwóch osób na świecie, ale uważam prezerwację za bardzo ważnym element kultury. Patrzę na to z perspektywy tego, ile informacji o dawnych filmach przepadło, bo nikt nie chciał ich dokumentować, nie? Były czasy, kiedy po prostu filmy, programy w telewizji były jednorazówkami, były uważane za zbędne i po wypuszczeniu filmu czy puszczeniu programu był kasowany. I wiele rzeczy przepadło. I nie chciałbym, żeby powtórzyło się to z grami wideo, a widzę, że się to dzieje. Kiedyś się mówiło, że w internecie nic nie ginie, ale to jest takie kłamstwo. Tak wiele rzeczy zaginęło. Jak na przykład w naszym ostatnim materiale o Kole Fortuny okazało się, że zaginęły dziesiątki gier, które wszyscy myśleli, że one są dostępne. Bo w internecie jest napisane, że one są. Jakby ktoś się pofatygował kliknąć guzik download, to by się okazało, że albo tam nie ma tego, czego szuka, albo pod tym linkiem jest zupełnie coś innego. Turns out the Brotherhood doesn't like dissenting opinions. When I finally figured out that Scott was right about Magneto and tried to speak out about it, I wound up cooling my heels in here. Jest jedno źródło, które zawiera miliony zaginionych rzeczy i to jest archive.org. I tam ludzie masowo wrzucają jakieś stare rzeczy i one są nieskatalogowane. I tam jest mnóstwo rzeczy, które są uważane za zaginione, ale nikt nie jest w stanie ich odkopać z tego gąszczu. I największym problemem archive.org jest to, że tam się nie da szukać w kolekcjach po nazwie pliku. I gdyby się dało szukać po nazwie pliku, to mnóstwo rzeczy by się odnalazło z dnia na dzień. Szara strefa czy nie, są tam po prostu rzeczy, które są uważane za zaginione. Niezależnie od tego, czy treści są tam legalne, czy nie. O, to prawda, na chomiku.pl też jest bardzo dużo rzeczy, których nie idzie znaleźć nigdzie indziej. To jest mega... ale też się ciężko szuka na chomiku. Zdarzało mi się szukać zaginionych gier. Czy jakichś na przykład dem. Chyba kiedyś demo Wormsów 2, którego nigdzie nie mogłem znaleźć, znalazłem na chomiku. Też była taka nietypowa moim zdaniem sytuacja, nie? Tam są takie rzeczy, ludzie wrzucają najróżniejsze, że głowa mała. Ja chomiku i bardzo rzadko odwiedzam, bo nawet mi nie przychodzi do głowy, żeby tam szukać. Problem jest dla mnie taki, że ja na przykład
Jako osoba, która na co dzień nie piraci niczego, ja nawet nie wiem potem, gdzie szukać rzeczy, jak robię research. Dla mnie jest bardzo trudne robienie takiego researchu powierzchownego, bo mi się ciężko szuka rzeczy. Nie wiem, gdzie ludzie szukają rzeczy w dzisiejszych czasach. A od wielu lat jest jeszcze taki problem, znaczy od kilku lat jest taki problem, że Google stało się bezużyteczne jako wyszukiwarka. Google kompletnie przestały wyświetlać sensowne wyniki wyszukiwania i ostatnio jak szukam rzeczy, to już nie szukam nawet tylko na Google, bo tam zawsze wypluwa jakieś kompletne gówno, tylko robię kombinację szukania na Google, na Bingu i przede wszystkim, co bardzo mnie zaskoczyło, na Yandexie rosyjskim, bo rosyjski Yandex w ogóle inaczej kataloguje rzeczy tak z takim bardziej surowy sposób. I wiele rzeczy, których nie potrafiłem znaleźć na Google, bez problemu znajdowałem w innych wyszukiwarkach. Nie wiem, czy Yandex jest zakazany. Normalnie mi się odpala. No brakuje u nas w kraju takiej porządnej inicjatywy archiwizatorskiej. I za granicą są. Mamy w Polsce na przykład muzea gier. I te muzea stoją i pachną bardzo często, a mało kto sobie próbuje cokolwiek z tym zrobić, nie? Żeby, nie wiem, odnaleźć jakieś zaginione rzeczy. Jeszcze sprzętowe rzeczy. To są muzea, które faktycznie znajdują stare komputery, naprawiają jakiś zapomniany sprzęt, odkopują. Ale software'owo, z polski software, mnóstwo polskiego software'u jest zaginione. Nie wiem, może ja się wreszcie kiedyś wkurzę i otworzę takie super niszowe muzeum z prawdziwego zdarzenia i faktycznie zajmiemy się tam archiwizacją. Bo okazuje się, że wiele rzeczy jest, tylko bardzo mało osób chce zadać pytanie. Zapytać autora, ej, masz jakąś tam grę sprzed 30 lat swoją? Ja się okazuje, mam. Jest kilka takich kanałów, które i osób, które w Polsce zajmują się takimi rzeczami i robią wspaniałą robotę, albo robiły. Ale jest tego bardzo mało. Dobra. Za sprzętu są po to, żeby handlarze zbierali sprzęt, a potem tym handlują na Allegro. Smutne. Smutne niestety. No, dekadę temu prowadziłem wojnę z człowiekiem, nie pamiętam już nawet jak się nazywał, może to i dobrze, który próbował otworzyć Muzeum Gier, zebrać pieniądze na otwarcie Muzeum Gier. I zrobił zbiórkę i ludzie mu zaczęli wpłacać, mimo że gość nie miał nic, nie miał pieniędzy na Muzeum Gier, nie miał miejsca na Muzeum Gier i co najważniejsze, uwaga, nie miał eksponatów. I w ramach swojej zbiórki nie tylko zbierał pieniądze na otwarcie Muzeum Gier, ale zbierał też pieniądze na eksponaty, żeby kupić eksponaty do muzeum i również zbierał dotacje eksponatów do muzeum. I ludzie mu faktycznie wysyłali eksponaty. Wysyłali mu swoje konsole, żeby mógł otworzyć muzeum i wiecie co? Nie otworzył muzeum. I no. 12 godzin pękło. I uzbierał sprzęt, uzbierał kupę kasy. No kupę kasy jak na tamte czasy, tam parę dziesiąt tysięcy złotych uzbierał na to muzeum. Nie otworzył muzeum nigdy. Bardzo głośno przestrzegaliśmy w ogóle, żeby nie wspierać tego konceptu, że jest dużo innych, lepszych instytucji, które już istnieją.
Ja w sumie jestem wariat też archiwizacyjny straszny. Mam swoje dane chyba od 2004 roku, czyli 20 lat informacji z najważniejszych mam zarchiwizowane. Nauczyłem się tego przez to chyba, że jak byłem młody i pisałem gry, jeszcze wtedy nie miałem internetu, nie miałem nawet pieniędzy na dyskietki, jakieś zapasowe rzeczy. I pisałem gry i wszystkie mi te gry przepadły, bo padł mi dysk którymś razem. I wszystko przepadło. I od tego czasu wszystko archiwizuję, co tylko mogę. Najpierw nagrywałem na płyty CD, potem na DVD, potem gdzieś tam było coś takiego przez jakiś czas jak Gmail FS bodajże. To był taki program, który zmieniał skrzynkę mailową w taki mały dysk sieciowy i tam przez jakiś czas trzymałem rzeczy. I od tego czasu mam kopie zapasowe nawet jakichś stron internetowych, które robiłem 20 lat temu. Mam jakieś swoje pierwsze strony www, które robiłem za pieniądze ludziom. W ogóle na przykład współpracowałem z muzykami, którzy grali z zespołem Perfect. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobiłem kiedyś tak komercyjnie, jeszcze za czasów szkolnych, to zrobiłem oficjalną stronę www Andrzeja Urnego, takiego polskiego muzyka, które robiłem po znajomości za śmieszne pieniądze. Nie pamiętam, ile to było. Chyba za zrobienie całej takiej strony z tam, nie wiem, z 200 zł i czekoladę od kolegi. I szczerze mówiąc, do dzisiaj jestem z tej stronki dumny. Wszystko było autorsko napisane od zera, bez żadnego frameworku, bez żadnych CMS-ów pod spodem. No kilka takich sytuacji miałem w życiu faktycznie, kiedy byłem bardzo zawiedziony tym, co się działo. Miałem też sytuację, tak jak mówisz, że rodzice się nagrali na moją jedyną kasetę audio, ale miałem też taką sytuację, kiedy moja mama wyrzuciła wszystkie moje komiksy. Rysowałem sobie komiksy jako dziecko i pewnego dnia przyszedłem z dworu i nagle moich komiksów nie było i mama powiedziała, wyrzuciłam, bo... Bo co miały leżeć? Kurde, ile tego będzie leżeć? To samo zrobiła z moimi kaczorami Donaldami. Miałem całą kolekcję od pierwszego numeru. Przez wiele lat kupowanych kaczorów Donaldów i pewnego dnia po prostu wylądowały w koszu. Teraz by były warte kupę pieniędzy pewnie dodatkowo. Wormsopis na szczęście przeżył, bo to już było później. I no, i kaczory Donaldy przepadły. A najbardziej mi żal tych komiksów moich z dzieciństwa, no bo to jest coś takiego nostalgicznego. Wielu z nich już nawet nie pamiętam teraz. A fajnie by było po latach, po 30 latach spojrzeć sobie. Nie mam w zasadzie żadnych dowodów swojego istnienia do pewnego roku życia, bo wszystko wylądowało w koszu. Moi rodzice nie zatrzymali żadnych obrazków, które rysowałem, nie... wiesz, jakieś zdjęcia może pojedyncze zostały z dzieciństwa. Takie rzeczy, żebym sobie mógł powspominać, nic. Wszystko do pewnego momentu mojego życia po prostu wylądowało w koszu. I smutno, bardzo smutno, bo nie mam czegoś takiego, że mogę sobie otworzyć jakieś tam pudełko i powspominać dzieciństwo. I to chyba faktycznie stworzyło we mnie taki ten... taką obawę, że wszystko muszę zarchiwizować. I trzymam się tego do dzisiaj. Tak jak mówiłem, no mam nawet zapis wszystkich swoich rozmów z gadu-gadu. Zapisanych w HTML-u czy w jakimś innym pliku.
Nie pamiętam już dokładnie, jaki format, bo nie zaglądałem tam od lat. Ale bardzo fajne jest to, że wiele tych rzeczy nadal mi się przydaje po latach. Wyciągam czasem coś sprzed 20 lat i mi się przydaje do jakiegoś materiału. Jest, o, fajnie, że to mam. Rzadko, ale zdarza się, że się przydają takie rzeczy. Wiecznie sparali... Czemu ty tam stoisz? Co na przykład? No, na przykład jak robię materiały o starych grach, to je mam w swojej kolekcji. Albo jak na przykład robiłem film o Wormsopisie, to miałem. Ciężko mi tak z głowy sobie przypomnieć w tym momencie, co mi się przydaje ze starych rzeczy, które mam do materiałów. Ale zdarza mi się. Chciałbym sobie pomyśleć, bo faktycznie na przykład na potrzeby... Wszystkie przykłady, jakie mi przychodzą do głowy, są na jedno kopyto, że a, jakąś starą grę gdzieś znalazłem, albo a, miałem jakiegoś trainera na jakiejś płytce sprzed iluś tam lat. A są takie bardziej konkretne przykłady, które musiałbym... Głowa się przydaje, a stara. Oj, ostatnio mam wrażenie, że w ogóle umysłowo jakoś tak spowolniłem, że niedługo dogonię potata, jak tak dalej pójdzie. Co do przepustowości umysłowej. Dobra, zobaczmy, czy będzie ta walka trudna. Ej, utknął ten koleś tam. Wracaj, chodź tu. Chyba, że umarł. O mój Boże, pewnie umarł. A ja go pewnie nie mogę wskrzesić. Miałem 5 do drużyny. Cholera jasna. Co to będzie za walka? Magneto już! Czemu on mówi tak śpiesznie? Jakby mu... How predictable. You recite Xavier's rhetoric like a politician running for office. My judgment is not clouded by outdated morals and sentimental feelings toward lesser beings. I know that mutants are superior and should not be forced to live among humans, much less live in fear of them. You are wrong, X-Men, very wrong, to try and force two completely different species to live together. Together? And I am sorry too, children. You would have made excellent additions to the Brotherhood. Raymond, nikogo. Ja uważam Macintosh Gamer wręcz odwrotnie, że jakbym na przykład zrobił retro z Raymana 2, to by się super dobrze obejrzało. A może się mylę. Jeszcze zrobię awaryjnego save'a tu. Conan. Ja muszę magentę Oczywiście, że pierwsze co się dzieje, to obrywam po ryjcu. To zróbmy tak.
wstążkę na wszystkich. Skoro to jest chyba ostatnia walka. Tak. Large Med Pack na Wolverina. Rogue powinna dostać manę. Jean też. Na razie chyba Krok HD powstaje. O, super. Uwielbiam Kroka. Strasznie prymitywna gra. Myślę, że jak ludzie do niej wrócą, to będą tak wow. I to tyle, ale jest super Krok. Dobra, gin. Ile można, dziadu? O! Chyba się udało. Czy to GG? Będzie druga faza. What was that? Proximity warning. Sentinels have been detected in the second floor docking bay. You're crazy. The whole base will fall on New York. That's probably what they want. But I know of some sentinels whose... Times have come. Let's get down there and get them. You fools can stay here and die. I, for one, will not join you. Then leave. We'll take care of the sentinels ourselves. I have unlocked the door to the docking bay. Goodbye. Okay, Magenta. Okay, czyli to jednak nie był ostatni boss. To trochę psuje mój plan, bo... Muszę się tam do jakiegoś docking baya jeszcze dostać. Gem of the Heavens. Co to jest? Grants immunity to all status effects. O Jezu, to jest wspaniałe. Wreszcie mi Wolverina nie będzie glitchować. Szkoda, że kurde dopiero teraz. Niewydanych opowieści 12 było. To jak spojrzałeś na półkę i tam były, to jak były niewydane, jak są wydane? Według tego, co tam było napisane, tam powiedziane w filmiku, to Magneto zablokował tylko około 90% światła. Więc jakieś tam światło jeszcze dochodzi do Ziemi. Zresztą... Zasłonięcie światła słonecznego, mam wrażenie, że nie zamordowałoby roślin. To znaczy, umarłyby rośliny, które już są, ale ziarna są dość trwałe, nie? Wyszłoby znowu słońce w przyszłości, jakby odsłonił już ziemię i by chyba wyrosły nowe roślinki. Tak mi się wydaje. Jeżeli to by nie trwało, wiecie, dekady, tylko... Nie, no bo... Bo przecież ziarenka to są mimo wszystko... No właśnie według tego tam, to tam temperatura rosła na planecie w grze.
A nie wiem, gdzie mam iść. Mam iść do jakiegoś Docking Bayu, a nie wiem, gdzie to jest. Czy jest gdzieś jeszcze jakiś... Było coś zamknięte gdzieś, ale nie wiem, nie pamiętam, gdzie to było. Trzeba spróbować się przekonać. Eksperymentalnie dałoby się dość łatwo to sprawdzić, nie? Posadzić gdzieś roślinki, zamknąć na rok czy dwa i zobaczyć, co się stanie, jak się odsłoni. Tylko trzeba by było zamknąć tak, żeby się tam... Jejku, jak ślicznie śpią świnki. Żeby się tam nie dostawały nowe rzeczy, nie? No właśnie, cofam się. Może z okazji wrogowie, walka. Z okazji igrzysk, historia gier na licencji olimpijskiej. Jeśli już, to na pewno nie cała historia gier, ale Summer Games. Zrobiliśmy przy okazji zimowych igrzysk materiał o Winter Games. Chciałbym zrobić sequel tego materiału w postaci materiału o grze Summer Games. Plep, plep. Tu jest to wejście. Obudził się ten ziomek, co był martwy. Spoko. Przydatnie. To jak skończymy, czy Fryzia jeszcze streamuje? Zrobimy jej rajda. Kto dzisiaj z fajnych ludzi streamuje? Żeby za pół godziny móc ich zrajdować. Fryzia i Meduza. To nie wiem, którą zrajdować. U Meduzy pewnie nie mam szans. A Fryzia jest za młoda, żeby się dała poderwać. Trudne się wylosowało. Który mutant chciał wstrzymać słońce i ruszyć ziemię? Jakiś mutant Polak. Czarnoksiężnik z Torunia. O Jezu, uwielbiam wkurzać Erufi. Jest taki pomnik Kopernika w Toruniu przy rynku i uwielbiam ją wkurzać i mówić, że to jest Mickiewicz. O. Z każdym razem dostaję ataku wścieklizny, jak to słyszę i to jest super zabawne. Mówię też inne rzeczy, które się niestety nie nadają na cytowanie na streamie. Był kartridż Mario na NES-a, który chodził za dziesiątki tysięcy dolarów, a teraz sprawdzam eBay'a, są po 30 dolców. Historia jest taka, że to był wielki przekręt, gdzie domy aukcyjne próbowały stworzyć wielką bańkę
i zrobić grubą kasę na frajerach, pompując ceny gier wideo. Ta gra nigdy nie była tyle warta. Po prostu wystawili ją na aukcję i ziomek ją kupił na tej aukcji za te pieniądze. I potem to nakręciło wielką spiralę. Przez jakiś czas faktycznie ceny wyskoczyły do góry. O. Wybuchło, nie wybuchło. Ilu sentyneli. Ba, niektóre takie gry to można nawet na naszej stronie www ograć i to legalnie. Prosto w przeglądarce. Oho, o-o. Ludzie, tak, mutanci, nie. Ile cyborgów, jak mnie zaorali. Co jest? Szybko poszło. Ej, czy wiecie, że Gruniożerca 3 ma wbudowany generator plansz? Nieskończoną liczbę plansz można w niej wygenerować. Jest taki tryb nieskończony, gdzie generują się w nieskończoność nowe plansze. No teraz wiecie, bo już wam powiedziałem, ale czy wiedzieliście o tym wcześniej? Ten se stoi, nawet nie walczy, co jest? Co ten gość? Dobra, uciekam stąd, żeby móc się podleczyć. Tu jest problem. Brakuje im energii. Najnowsza rewizja Pokémon SV plus DLC z Japonii ma już obydwa DLC fizycznie na karcie. O, jak wyjdzie coś takiego w Europie, to kupię. Ja bardzo chętnie kupuję gry kompletne w pudełkach. Będą tu szły? Idą. To był za wybuch. Wybuch był to znowu on, czuwa noc i dzień, za nim skrada się tuż zamaskowany cień. Czy ktoś zna jego twarz? Kryj się póki czas. I zginął. Leci Robin Duck. Fak, już wszyscy poumierali. Kurde, trudne. Już się tłuką. Poumierali, kurde. Co tak wybucha? Save for exiting, no. Co zrobić, żeby mi nie ginęły zaraz po wczytaniu? Pełne zdrowie mają praktycznie i giną mi tak.
Czy mogę jakoś wzmocnić? Jest jeszcze opcja hypnobomb. Może tak? Okej, udało się nie umrzeć. Zahipnotyzowałem sporą część. Kończą mi się przedmioty leczące. No jest kiepsko. Czemu on stoi? To, co będę grał następne, jest zależne od tego, co zostanie wybrane przez widzów. Ja nie decyduję o kolejności ogrywania gier. Jeżeli gość... Spróbujmy czegoś innego. Użyłem skilla Feniksa. I to wystarczyło. Okej. Okay. End of the line, X-Men. My plan is finally complete. Once asteroid M obliterates New York City, humans will blame mutants and eradicate them from the face of the earth. A cause I'm willing to die for. Did you know? Co to jest? I was the one who told Mystique that the Hawk facility had Magneto's location. I knew that egotistical blowhard would pull some insane stunt, but I had no idea he'd cover the world in asteroids. That was better than I had hoped. Fabuła jest okropna. You're careless, X-Men. You were so busy fighting Magneto, you never noticed that I had come on board. Your end is almost here, X-Men. And with it comes the end of all mutant kind. Dobra, co ja mam teraz z tym nieszczęsnym kurde bossem zrobić? Czemu nie Jean w ogóle nie dostała expa za tych? To jest najgorsze w tym wszystkim. Miała o krok od level upu. Zabij go, zanim zabije ciebie. Kurde, nie wpadłem na to. Mogliście im powiedzieć od razu...
Dobra, spróbuję zrobić to samo co przed chwilą. Master Mold. Czyli po prostu... O, fuck. Tłucz go. Fuck. Co ja mogę zrobić teraz? Już nawet nie mam się za bardzo czym nafaszerować. Wszystkie przedmioty mi się skończyły. Co to jest? Ability drain, energy drain, invulnerability. Niech będzie. Nic mu nie robię. Z jakiegoś powodu. On mi też niewiele, na szczęście. Ale ja mu jeszcze mniej. Ślepłem. Aha. Plus jest taki, że jak go tłukę, toś mi się regeneruje zdrowie też chyba. Jak dzisiejszy egzamin? Cześć cyferku. W porządku, zdałem. Nie mogę narzekać, zdałem. Okej, chciałem powiedzieć, że to go boli bardziej niż mnie, ale nie lubię kłamać. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Nie mogę nawet zregenerować już energii. O, już po mnie. Nie mam nic do regeneracji energii. Jakieś granaty technicznie. No, wiedziałem. Dobra, ale za którymś razem się uda. To nie wydaje się aż taki trudny w porównaniu do reszty tych bossów. Dobra, Jean, idź z Feniksem. Bardzo szybko padła. W ogóle... The skill, ability drain, southern smash. Czemu ten gość, ten Havok w ogóle nic nie robi? Robił, dopóki nie umarł, a potem jak umarł, to mu się wszystko wyłączyło nagle i już nic zupełnie nie robi. Ale pierdyknął, aż gra przycięła. Został zombie po prostu chyba. Jeszcze jakby mógł Allison wyleczyć. Superman.
No nie. Tak blisko, a tak daleko. Ciekawe, że on pierwszym tym atakiem tak rozpierdziela mocno, a potem nagle nie. Zastanawiam się, od czego to zależy. Okej, teraz bardzo dużo zdrowia mu spadło. Mi się przedmioty kończą. Nogi. Szmatławcze. Już nie mam się czym leczyć. No nie, myślałem, że się uda, a on mnie pierwszy załatwił. Dobra. I tak nadal uważam, że Fenix jest moją największą szansą na wygraną tutaj. Chociaż ta Rogue też jest nieźle dopakowana. Muszę przyznać. Ryzia mówi, że czeka na rajda. No najpierw to muszę wygrać. To nie jest takie proste. O, nie trafiłem w ogóle Master Molda. Super. O. Jeszcze raz, dajesz. No dajesz, czemu no energy? No masz prawie... Jest. Cześć, Shaydar. Buziole. Czy już będzie koniec? Niech to już będzie koniec. Asteroid M is dropping fast. Didn't Mystique say I could have used the Gravitron to move asteroids like Magneto did? Yes. Then couldn't I use the Gravitron to stop Asteroid M from hitting the Earth? Yes. Then what are we waiting for? Let's find the Gravitron. Co, ja będę dalej grał? Okej, uff. Kid, the Gravitron was built for Magneto. It could kill ya! That's a chance I'll have to take. Time to keep things up. Whatever you're doing, it's working. Dobra, przyspieszmy proces.
kid? One last thing. No, Allison, wait. You had a scared day. O, czekajcie, przesunę. Schowam to. Przesunę rafla niżej. Na razie. Hey, what's to worry? I'm an X-Men, remember? Yeah, Shider nie wie nawet, co się dzieje, ale śmieszne. O, to chyba koniec. Proces wygląda tak samo od 7 lat, moja droga. Na zakończenie ludzie biorą udział w raflu, żeby wybrać następną grę. Welcome to RVN World News. I'm Deborah Owens. The mutant leader Magneto is still at large, but his long silence has led many to speculate he has discontinued all terrorist activities. In New York, cleanup is almost complete after the damage caused by Asteroid M's plunge to Earth. Surveys show that many New Yorkers attribute the rescue of Manhattan to a mutant group known as the X-Men. This is largely due to security tape leaked to the media, showing the heroic efforts of the X-Men on Asteroid M. The X-Men also exposed illegal experimentation on humans at a Sentinel factory in Europe. This resulted in a shutdown of the factory and an inquiry into Operation Vigilance, which financed the covert activity. General William Kincaid, head of Operation Vigilance, is now in custody and awaiting trial for crimes against humanity. While in New York, the president blasted Operation Vigilance and commented, "If we are to move forward as a culture, we must learn to understand one another, human and mutant alike." The president closed his speech by commending the X-Men's efforts. I'm Deborah Owens for RVN World News. A commendable job, X-Men. We once again managed to preserve the fragile peace between mutants and humans. But we have no time to rest on our laurels. A new menace has arisen, and we must act swiftly. New menace? Ah, koniec! Ale zakończenie badziewne. Ale zakończenie badziewne. No dobrze, moi drodzy. Koniec. 12 godzin 44 minuty ostatecznie. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. W sam raz. No. Gra całkiem niezła. Bardzo nierówny poziom trudności, bo gdyby nie to, gdyby była lepiej zbalansowana, to by była naprawdę przyjemna w odbiorze. A tak, to jest bardzo nierówna. Dobrze, moi kochani, wy się jeszcze raflujcie, a ja w tym czasie zrobię jeszcze przecież nową ankietkę dla nas, tak? Stroll.com i możecie mi powiedzieć, co żeście sądzili, moi drodzy, o X-Menach. Jak wyglądało to z waszej perspektywy? Proszę bardzo, podrzucam wam tutaj linka, w sumie tu wam też podrzucę na YouTube'a, żebyście mieli, jeżeli ktoś nas tam ogląda. A są tacy wspaniali widzowie, więc zachęcam was do oceniania X-Men Legends. Pozwólcie, że już wyłączę, bo będzie nam... Ale grają. Czy będzie nisko? Nie wiem, zobaczymy. Nie chcę was tutaj w żaden sposób nakłaniać w jedną bądź w drugą stronę. Poprosiłbym jeszcze o jedną osobę do rafla, żebyśmy mogli go ładnie skończyć. Równiutką 60. Dzisiaj się nie udało nawet do 69 dobić. Jestem zaskoczony.
Zazwyczaj kończymy na 69. Mamy pięknie 60. Przypominam, że osoby, które wygrały już wcześniej rafla, nie mogą wygrać ponownie. I zaczynamy. Losowanko, zapraszam. Dzyń, 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 dzyń. Lećmy z tym koksem. Dzisiaj losowanie wygrywa. Hiroshi 91. Czy jesteś wśród nas? Hiroshi 91. Jest Hiroshi 91. Dziękuję pięknie. Zachęcam do wyboru następnej gry. Jeżeli wiesz, o co chodzi, to proszę bardzo. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to dopytaj, chętnie ci wyjaśnimy. Ja w tym czasie postaram się zakupić ci subskrypcję kanału, ponieważ taki jest nasz zwyczaj, że zwycięzca dostaje w prezencie subka. Poszło, mój drogi. Wiesz, o co chodzi. Oczywiście jesteś weteranem, kurde. Tyle lat tutaj z nami. Dzięki piękne. I gratulacje zwycięstwa. I zobaczymy. Zobaczymy, co wybierzesz jako następne. Operation Shadow. Ciekawe. Ciekawe. Nie grałem w to nigdy. Operation Shadow będzie następne. Wybrał Hiroshi. No, ciekawe. Aha. Dobrze. Dobrze w takim razie, moi kochani. Okej. Dziękuję ślicznie za wybór. Fajnie będzie trochę odpocząć od X-Menów. Teraz bardzo się bałem, że wybierzecie od razu następnych X-Menów. A to by wpłynęło bardzo negatywnie na moje morale. I prawdopodobnie bym sobie odpuścił engage'owanie na krótki czas, żeby trochę odparować. Dziękuję ślicznie, Ewelin, również za wybór pierwszych X-Menów. 12 godzin. Bardzo solidny wynik. I dzięki, Hiroshi, jesteś zwycięzcą. No i pozostało nam tylko już dzisiaj wybrać, zobaczyć wyniki ankiety. Dam wam jeszcze ostatnie 60 sekund. Proszę bardzo. Są gry, których nie da się skończyć. Są na przykład na liście automatowe gry Atari w ramach kolekcji Atari, więc w takim wypadku, gdy nie można dokończyć gry, no to po prostu zwyczajnie w świecie będę uznaję zaliczenie za zagranie w daną grę. Są pewne gry, których po prostu się skończyć nie da. Poza tym nie kończymy wszystkich gier na 100%, to nie jest cel, więc na przykład w grach takich jak Co tu było takiego? Warhammer 40 tysięcy. Nie przechodziłem wszystkiego na maksa i tak zajęło to 16 godzin. Nie? Przejście całej jednej kampanii. Nie doceniasz, że czasem tu bywam i podpiąłem na górze losowanie. A, głosowanie, dziękuję. Nie widziałem po prostu, bo nie mam czata otwartego bezpośrednio. Czy to E.T. można gdzieś zobaczyć? No na tym maratonie chyba nie będzie E.T., bo nie ma go na Engage'a. Dobrze, więc zobaczmy ostatecznie, jak zagłosowaliście. Muszę wyłączyć chyba Enguno, bo zaczyna stękać. Dobrze. Czyli tak, podliczamy jak zawsze. 6 razy 24 plus 7 razy 12 plus 5 razy 7 plus 4 razy 6 plus 40 plus 3 plus 6 plus 16 plus 18 plus 2 podzielone przez 63 głosy. Pokazuje mi tu 590 wynik, ale sprawdzimy jeszcze tak jak zawsze tradycyjnie Wolframem Alpha. I wychodzi 590. Tak, dokładnie tak
jak tam, 5,90. Jeszcze na wszelki wypadek rzucę szybciutko okiem na wyniki, żeby się upewnić. No, wygląda mniej więcej tak jak tu, to prawda. Około okolice szóstki. Tak. Dużo osób dało dziesiątkę. Oszukiści. Co jak co? Gra na pewno na dziesiątkę nie zasłużyła. Dobrze. 5,90 według was. Gdzie my jesteśmy? 5,90. Co stawia go zaraz obok Xanadu Next, moi drodzy? Nie wiem, jak się z tym czuję, że jest zaraz obok Xanadu Next. Czego jest jeszcze blisko? No, Warhammera, wspomnianego wcześniej. Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory. Lepsze od Shadow Key przynajmniej waszym zdaniem. Blisko Super Monkey Ball, który był uroczy. Spider-Man 2 był też blisko według waszej oceny. Spider-Man 2 też był ok grą. Nie wiem, mam wrażenie, że jakoś tak trochę za nisko. No, była bardzo trudna. Puyo Pop, Requiem of Hell, koło Riftsów. No dobra, może gdzieś w tych granicach faktycznie. Biorąc pod uwagę gdzie stoją inne gry na tej liście, to może faktycznie macie rację. Glimmerati jest bardzo wysoko z 8,17. Bardzo wysoko jest Pathway to Glory i nic dziwnego, to jest jedna z najciekawszych gier na tę platformę. System Rush też bardzo wysoko. Bardzo nie fair momentami gra, ale oprócz tego faktycznie bardzo dobra. I The Sims Bustin' Out. Nadal król. 8,46. 8,46. Nadal król. Chociaż niektóre gry były blisko. Worms World Party ponad 8. No i... Macie rację. Wykorzystujecie całą skalę. To muszę wam przyznać. Najgorsza gra w tym momencie 3,26, tak? Dobrze patrzę. 3,26. Co jest zabawne moim zdaniem, bo nie wydaje... A nie, jest jeszcze 2,92 na Payload. Payload 2,92. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Puzzle Bobble Versus wcale nie było tak złą grą, żeby było aż tylko 3,26. Moje osobiste zdanie. Tak. Dobra. To chyba tyle na dzisiaj, moi kochani. Dziękuję wam ślicznie za to, że wpadliście na kolejnego streamka i życzę wam miłego wieczorka. Jutro prawdopodobnie streamował będzie dla was znowu redaktor Kondor. Nie wiem, czy ja również, zależy jak się poukładamy czasowo. Ja bym chciał nareszcie dokończyć tego Time Warpa z takiej zabawki. Nie jest to PSP Go. No, więc... Tym mam nadzieję nareszcie zajmę się jutro, tak żeby już wreszcie wrzucić to na kanał. I życzę wam wesołych świąt, gdybyśmy mieli się nie zobaczyć aż do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się ciepło, dzięki, że byliście i do usłyszenia. No i oczywiście wielkie gratulacje dla naszego dzisiejszego zwycięzcy, Kiroshiego91. Trzymajcie się ciepło, papatki, potatki. Good pie!